Dobrze, nagrywanie jest włączone. Jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie witamy wspólnie z Alą i z Anią na kolejnym turkusowym śniadaniu w Krakowie. Jest to kolejne specjalne wydanie turkusowych śniadań, w tym sensie specjalne, że od 5 spotkań z rzędu, bo jest to 5 już, prowadzimy cykl. I zwłaszcza dla tych osób, które na przykład dołączają do nas dzisiaj po raz pierwszy, a wiemy, że jest chociażby jedna taka osoba, to tylko przypomnę, co się wydarzyło do tej pory, czyli co się wydarzyło na 4 ostatnich spotkaniach, a które wszystkie były częścią tego cyklu. Cykl nazwaliśmy turkusową organizację krok po kroku. I co nam przyświecało przy tworzeniu tego cyklu, to jest stworzenie właśnie takiej logicznej całości, która by tłumaczyła, przybliżała temat turkusu, jak w ogóle doszło do tego, że coś takiego zostało stworzone, co poprzedzało turkusowe organizacje, a następnie czym te turkusowe organizacje się charakteryzują i jak je tworzyć, jak je rozwijać. Pierwsze spotkanie właśnie dotyczyło zbudowania takiej wiedzy teoretycznej, dotyczyło zarządzania organizacjami historii, czyli zaczęliśmy jeszcze tam kilka wieków wstecz i przejrzeliśmy wszystkie formy zarządzania organizacjami i jak to doprowadziło nas do tego, co dzisiaj nazywamy organizacjami turkusowymi. Na drugim spotkaniu już pochyliliśmy się bardziej na tematyce turkusu. Skąd wziął się ten termin? Czyli mówiliśmy tutaj przede wszystkim o poziomach świadomości i jak praca Dona Becka między innymi wpłynęła na stworzeniu tego modelu przez Frederica Laloux, który napisał Reinventing Organizations, bo właśnie od tej książki zaczęła się cała rozmowa na temat turkusowych organizacji. Na trzecim spotkaniu zaczęliśmy już mówić bardzo konkretnie o tym, czym turkus jest. Cała rozmowa była wokół 3 podstawowych filarów turkusu, czyli samozarządzania, pełni i ewolucyjnego celu. A na ostatnim, na poprzednim spotkaniu w tym cyklu, miesiąc temu, to było pierwsze już w formie takiej bardziej warsztatowej, czyli już zaczęliśmy się przyglądać, no dobrze, to teraz jak już wiemy, jak w ogóle doszło do stworzenia idei turkusowych organizacji, to teraz jak się zabrać do tego, żeby ją tworzyć i rozwijać. No i zaczęliśmy od początku, czyli w ogóle temat tego spotkania był, jak się do tego zabrać. Gościliśmy Lenę Czardewską, która tak naprawdę podzieliła się z nami swoim doświadczeniem w procesie transformacji istniejących firm, organizacji w kierunku turkusu. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, mamy drugie już spotkanie w cyklu właśnie warsztatowym. W całym cyklu to już jest nasze piąte spotkanie. Dzisiaj chcemy się pochylić nad procesem rekrutacji, bo jest to jedna z podstawowych, czy też może nawet pierwszych rzeczy, którą trzeba uruchomić, gdy tworzymy nową organizację, a jeśli już mamy istniejącą, no to chcemy ją rozwijać,
to w każdej takiej organizacji w pewnym momencie pojawia się potrzeba zwiększenia naszego zespołu, tak? Czyli zaproszenia nowej osoby. I dzisiejsze spotkanie będzie stricte w formie warsztatowej. I żeby się upewnić, że mamy mniej więcej taki sam poziom wiedzy, dlatego w zaproszeniu na meetupie sugerowaliśmy, żeby każda osoba się zapoznała z kilkoma podstawowymi materiałami. Więc jeden z tych podstawowych materiałów to właśnie było nagranie z naszego trzeciego spotkania w cyklu, gdzie mówiliśmy o tych trzech filarach turkusu. Też był link do podcastu, na którym była rozmowa z przedstawicielami dwóch różnych firm. Jedna z nich to jest jedna z takich jakby sztandarowych firm, które mianują się firmą, organizacją turkusową, Cherry Marco. I z innej jeszcze firmy, gdzie ci przedstawiciele opowiadali, jak u nich wygląda, czyli u nich w organizacjach turkusowych wygląda proces rekrutacji. I dzisiaj chcielibyśmy Was zaprosić do tego, żebyśmy wspólnie spróbowali stworzyć taki proces rekrutacji, tak jak my byśmy to chcieli widzieć w naszej wymarzonej organizacji turkusowej. Za chwileczkę zobaczymy, ile mamy osób. Czy jest w ogóle potrzeba dzielenia nas na pokoje. Więc mamy 9 osób, tak naprawdę 8. Myślę, że podzielimy się na dwa pokoje. Mniejsza ilość osób powoduje, że taka rozmowa, zwłaszcza online'owa, jest bardziej efektywna. Więc za chwileczkę podzielimy się na dwa podzespoły. Każdy będzie miał swój oddzielny, wirtualny pokój na Zoomie. I naszym zadaniem każdej z tych grup finalnie będzie stworzenie takiego procesu rekrutacji. Natomiast zanim jednak przejdziemy do tego, w pierwszym etapie chcielibyśmy Was, żebyście się zastanowili w tych podgrupach, jakimi wartościami chcielibyście się posługiwać, o jakie wartości chcielibyście zadbać, jakie wartości uwzględnić przy projektowaniu tego procesu rekrutacji. Będziemy mieć na to, każda grupa będzie miała na to 30 minut. Po tych 30 minutach lub wcześniej, jeśli dostaniemy sygnał, że już więcej czasu nie jest potrzeba, przejdziemy do kolejnego etapu i w tym drugim etapie będziemy już faktycznie budować ten proces rekrutacji, ale o tym etapie powiem, gdy wrócimy z tych pokoi po zakończeniu tego pierwszego etapu. To, co jest ważne w tym pierwszym etapie, chciałbym na to zwrócić uwagę, to jest właśnie ta rozmowa wokół tych kluczowych wartości, tak żebyście zbudowali w tych swoich podzespołach wspólne zrozumienie tych wartości. Tak? I tak, żeby skoncentrować się bardziej na jakości niż na ilości, sugerujemy, żeby ta lista tych wartości
nie przekraczała 8, czyli maksimum 8 wartości, nie więcej, które będziecie chcieli uwzględnić w drugim etapie przy budowaniu już procesu rekrutacji. Do każdego pokoju, czyli do każdego zespołu podrzucę Wam linka do dokumentu. To jest dokument Google'owy, gdzie ta instrukcja jest zapisana i zakładając, że przynajmniej jedna osoba w tym pokoju ma konto Google'owe, no to będzie mogła edytować ten dokument, więc możecie się posłużyć tym dokumentem, żeby spisać sobie te 8 wartości. Jeśli byście chcieli to spisać w jakiejś innej formie, oczywiście możecie. To jest bardziej taka pomoc, żeby uruchomić tą współpracę nad spisywaniem wspólnej listy tych 8 wartości. Dobra, tutaj się zatrzymam. I teraz sprawdzę z Wami, czy to jest jasne, czy może macie jakieś pytania. Nie ma. To sprawdzę tak jeszcze z Alą i z Anią. Czy może pominąłem coś ważnego, o czym chcieliśmy powiedzieć uczestnikom, zanim podzielimy się na pokoje? Nie, Piotrze, myślę, że wszystko zostało powiedziane. Tak? Przekaz był bardzo wyraźny. Dobra. Wiecie co? Bo mam takie wrażenie, że mamy mniej teraz osób niż... To znaczy dołączył do nas Rafał, natomiast gdzieś uciekł nam ten kolega z, nie pamiętam jak miał na imię, z Gdyni, bo go teraz tutaj nie widzę. On miał chyba jakiś problem techniczny, bo tak się wyłączył, potem próbował się to podłączyć. Wpuściłam go i potem nagle znowu zniknął, także nie wiem. No jak ja wchodziłem, to chyba było więcej tych kafelków, teraz jest 9. Tak, powinno być 10. No, chyba tak. Były 4 rzędy. Mhm. Dobra. No nic. Teraz tak. Ja zastopuję na chwileczkę nagrywanie na czas trwania tego warsztatu i uruchomimy nagrywanie, gdy wrócimy. Więc witamy ponownie po pierwszym etapie naszego warsztatu. Zakładam, że każdej z grup udało się spisać te kluczowe wartości, którymi chcecie się posługiwać w drugim etapie. A drugi etap będzie polegał na tym, żeby zbudować proces rekrutacji. I tak, żeby uruchomić to ćwiczenie, to dostaniecie standardowy proces rekrutacji, czyli bardzo taki z grubsza opisany, na czym polega, przez jakie kroki przechodzi, jakie są etapy tego procesu, tak żeby szybko zbudować wspólne zrozumienie, dobra, z czego składa się w ogóle proces rekrutacji. I również dostaniecie konkretne scenariusze. Scenariusze to znaczy nazwę firmy, branża i taki bardzo króciutki opis. Tych scenariuszy przygotowaliśmy 4 lub nawet 5. Każda z grup może sobie wybrać jeden z nich. Tak? Więc dla dowolnie wybranego scenariusza, używając tej jakby ściągawki w postaci opisu standardowego procesu rekrutacji oraz waszych wartości, waszym zadaniem jest
zbudować, zaprojektować taki proces rekrutacji. Oczywiście cały czas pamiętajcie o tym, że jesteście częścią, reprezentujecie firmę turkusową. Więc projektując taki proces rekrutacji, chcecie zadbać o trzy filary turkusu, którymi jest samozarządzanie, pełnia oraz ewolucyjny cel. Na to będziecie mieć 45 minut, po czym spotkamy się ponownie w głównym pokoju i podzielimy się efektem. 45 minut no to nie jest dużo, więc bardzo mocno sugerujemy, żebyście przyjęli takie podejście, myśmy to nazwali od ogółu do szczegółu. Zacznijcie od tych etapów w tym standardowym opisie rekrutacji, który dla Was wydaje się być szczególnie ważny. I z grubsza zgódźcie się, jak on powinien wyglądać. Przejdźcie do kolejnego etapu. Jeśli zostanie Wam troszeczkę czasu, wróćcie i doszczegółujcie. Dopiszcie szczegóły, ok. To mamy na myśli, mówiąc, żebyście szli od ogółu do szczegółu. No i bardzo ważne, żeby w każdej podgrupie, żebyście się umówili między sobą, kto z Was zaprezentuje wynik Waszej pracy po zakończeniu tego etapu drugiego, gdy wrócimy wszyscy do głównego pokoju, bo będziemy chcieli, żeby jedna osoba w imieniu całego podzespołu podzieliła się zresztą, co się udało Wam stworzyć. Czy są jakieś pytania? Ja mam pytanie, czy w tych samych grupach będziemy pracować? Tak. A, rozumiem, okej. Okay. Tak. Jest to o tyle ważne, że no, będziecie bazować właśnie na tych wartościach, które wypracowaliście. Samo zapisanie wartości, jak sami pewnie doświadczyliście, jest może 30%. Najważniejsza jest ta rozmowa, wspólne zrozumienie, co mamy na myśli, mówiąc, że na przykład naszą wartością jest odpowiedzialność. Mhm. Utrzymamy te same zespoły. No dobrze, to teraz tak. Ja tutaj w czacie ogólnym wrzucam dwa linki. Już to tutaj robię. To everyone. Proszę bardzo. Jeden link jest do dokumentu, w którym są spisane te scenariusze. I przypominam, że Waszym zadaniem jest po prostu wybrać jeden z nich i dla tej przykładowej firmy zaprojektować ten proces rekrutacji. A drugi dokument to jest właśnie dokument, który opisuje ten standardowy proces rekrutacji, który możecie się posłużyć w waszej pracy. No to dobrze. To w takim razie ja otwieram na nowo pokoje i życzę powodzenia. Ja będę się przełączał pokoju na pokoju, upewniając się, że wszystko jest tak, jak należy. Ja jeszcze mam pytanie. Będziemy pracować 45 minut, czyli widzimy się 18:40. Tak. Dobra. Może zrobię to 18:35, żebyśmy mieli wystarczająco, czyli 40 minut, dobra? 18:35. Jesteśmy wszyscy. Tak, witam wszystkich ponownie w jednym wielkim pomieszczeniu. Dobrze, czyli wracamy wszyscy z pracy w podgrupach przy projektowaniu procesu rekrutacji w oparciu o wartości, które wypracowaliśmy sobie w pierwszym etapie. Dobrze, to proponuję teraz, żebyśmy się podzielili nawzajem tym, co się wydarzyło w każdym z pokojów. No i też podzielenie się tym, co się udało wypracować. To może z pokoju
ala twojego, teraz nie pamiętam, który to był numer pokoju. To jedynka. Proszę? Tak, chyba Krzysztofem i z Lucyną. To kto chciałby z waszej strony podzielić się rezultatem? Przypomnę, że jeśli chcecie wyświetlić coś, to każdy z was ma możliwość szarowania swojego ekranu, ale nie jest to absolutnie wymagane. Ja myślę, że po prostu popowiadam to, co przegadaliśmy. Jako, że czasu było tak naprawdę bardzo mało, to mamy taki bardzo ogólny zarys i też to trochę ewoluowało, jak wchodziliśmy w szczegóły i zmieniało to trochę naszą ogólną wizję, więc to, gdzie skończyliśmy... Może Krzysztof zacznie od powiedzenia, który scenariusz wybraliście. Tak, więc skupiliśmy się na firmie z branży beauty, na Well Beauty i salonach fryzjerskich, tak? Założyliśmy, że generalnie poszukiwana jest fryzjerka, w związku z czym na starcie poprosimy ją o przygotowanie filmiku, tak, w którym opowie trochę o sobie i pokaże, w jaki sposób pracuje z klientką. Tak? Więc nawet jeśli to jest osoba, która nie ma pracy, jest w stanie normalnie zaprosić koleżankę i z nią spędzić trochę czasu, żeby pokazać, jak po prostu podchodzi do tego procesu, jednocześnie jak nawiązuje kontakt, trochę po prostu pogadać. I dzięki temu byliśmy w stanie już na etapie przejrzenia filmiku tak trochę zweryfikować, jak wyglądają zdolności i nawet podejść do tego, jak wygląda kwestia otwartości i pasji, która byłaby w takim nagraniu już widoczna. To, czego dotyczyliśmy na koniec, to jest w gruncie rzeczy to, że tak naprawdę w pewien sposób tak, filmiki były przejrzane przez osoby, które już na starcie w pewien sposób trochę mogłyby się zakochać w takim kandydacie i w związku z tym chciałyby już od początku wziąć trochę odpowiedzialność za tą osobę. Bo to, co byłoby kolejnym etapem, to jest tak naprawdę pojawienie się już w salonie, tak, jeśli tak ktoś jest tak bardzo na tak, po takim zgłoszeniu i spędzenie z tą osobą pół dnia, powiedzmy tak, czy taka osoba przychodzi i zaczyna, tak naprawdę jakby dowiaduje się podstaw. Stwierdziliśmy, że nawet jesteśmy w stanie proces ogarnąć bez BHP, bo jeśli jest na B2B, to od razu mogłaby zacząć bardziej praktycznie, tak, przy takim bardzo krótkim onboardingu ze strony no, tej mentorki, która się zdecydowała. Albo nawet od działalności nierejestrowanej, tak, jeśli docelowo miała być na umowie o pracę. Więc no, tak naprawdę pojawiłaby się tak, zaczęłaby się odnajdywać w salonie stosunkowo szybko, weszłaby w interakcję z innymi osobami, zakładamy, że byłby czas na to, żeby obsłużyła przynajmniej dwie klientki salonu, tak, żeby zobaczyć, jak działa z innymi osobami, żeby wspólnie porozmawiać, czy to w trakcie pracy, pomiędzy klientkami, czy nawet w przerwie lunchowej. To, co dodatkowo chcielibyśmy w taki dzień włączyć, to podejście do takich zadań organizacyjnych związanych z tym, co się dzieje w salonie, tak? Na przykład albo trochę kwestie finansowe, albo może jakieś dotyczące porządku, czy kto tam zostanie dzisiaj właśnie na koniec, żeby trochę ogarnąć, tak? Czy już teraz coś przygotuje. Jakby takie ogólne wsparcie związane właśnie z samym salonem, nie tylko z obsługą klientów. No i zakładaliśmy, że tak naprawdę w trakcie takiego spotkania tak feedback mógłby się pojawiać już na bieżąco i tak naprawdę najpóźniej na koniec dnia taka osoba wiedziałaby, czy przejdziemy do okresu próbnego, nawet od jutra, czy nie. Jeśli chodzi o sam proces decyzyjny, tak, no to właśnie to, co byłoby istotne, to jest to, że w pewien sposób jakby jest osoba, która jest bardzo na tak i tu już w sumie wychodzi, że tak naprawdę to jest osoba, która jakby trochę zakochuje się od zobaczenia filmiku i chce taką osobę poprowadzić, w związku z czym też w pewien sposób weźmie na siebie odpowiedzialność, a przynajmniej część odpowiedzialności związana jest z uzupełnieniem brakujących umiejętności, które taka osoba może mieć. I jednocześnie, co jest bardzo ważne, tak, jeśli chodzi o podjęcie decyzji, że nie ma osoby, która jest bardzo na nie. Czyli, że jakby zaobserwowała jakieś zachowanie, które jest jakby totalnie zgodne z tym, czego oczekujemy. I jeszcze pytanie, jak wyglądałaby wtedy właśnie reakcja, tak, od strony chociażby bezkonfliktowości, czy może nawet nastawienia na porozumienie bez przemocy, tak? Czyli jak wyglądałoby wyjście z tej sytuacji, gdzie coś się zadziało w niezbyt przyjemny sposób dla kogoś. Więc w zasadzie to mniej więcej tyle mieliśmy przegadane, nawet trochę może na bieżąco jeszcze uzupełniłem. Ja wiem, Lucyna, czy jeszcze miałaby coś może do dodania? Ja mam pytanie, Krzysztof, czy mógłbyś
podzielić się z nami, jakie wartości wypracowaliście sobie w pierwszym etapie, tak, które później Wam przyświecały przy projektowaniu tego procesu. Tak, te wartości, które przygotowaliśmy, to była odpowiedzialność, tak, i to zdefiniowaliśmy jako odpowiedzialność za realizację konkretnych zadań wynikających z ewolucyjnego celu. Tutaj w sumie nie pomyśleliśmy tak naprawdę nad celem, który nas łączy, ale w pewien sposób powiedziałbym, że pewnie wyrażałby się przez pasję, która dotyczyłaby każdej z osób, które działają. Jako że pasja była też jedną z istotnych wartości, tak, która wiązałaby się z tym właśnie, że wykonujemy zadania, które w jakiś sposób nas też rozwijają. Kolejną wartością była współpraca, czyli możliwość na liczenie siebie nawzajem, wspólne ustalanie zadań do realizacji. Tak, teraz w tym przypadku tutaj mówiliśmy o tym, że w zasadzie ta współpraca wyrażała się poprzez wsparcie w procesie onboardingu i podzielenie jakby tym, żeby uzupełnić umiejętności. Zaufanie no też byłoby ważną wartością, tak, jako jasna, szczera komunikacja i tak naprawdę wsparcie otwartości, które z kolei jest szóstą wartością, które wymieniliśmy. Które otwartość sprowadzała się do mówienia o swoich pomysłach, emocjach i potrzebach. I mieliśmy jeszcze nastawienie na porozumienie bez przemocy. Tak, tak trochę nawiązując tylko wcześniej właśnie w kontekście jakiejś sytuacji konfliktowej, czyli pewnie sytuacji, która powoduje do tego, że któraś osoba jest bardzo na nie i tym, jak ta osoba sobie wtedy radzi. Super, dzięki wielkie. Czy jakieś pytania od kogoś, komentarze, zanim przejdziemy do drugiej grupy? Z prośbą o podzielenie się rezultatem. Ja jeszcze uspełniając Krzysztofa, tak teraz w sumie jak Krzysztof prezentował te efekty naszej pracy, wpadłam na to, chociaż to się kłóci trochę z wartością tej szczerości w komunikacji i otwartości, że ten etap, który wymyśliliśmy pół dnia w firmie, mógłby być lekko inscenizowany i mogłoby się tam pojawić na przykład tak zwany trudny klient, który na pewno się zdarza. I wtedy też reakcja tej osoby albo sposób rozwiązywania konfliktów by bardzo ładnie weryfikował tą wartość, którą wskazaliśmy, czyli to porozumienie bez przemocy, umiejętność rozwiązywania konfliktów, negocjacje. Okej. Okay. Mnie się bardzo podoba to porozumienie bez przemocy, wmontowane w proces. Super. Dziękujemy Wam bardzo. To może przejdźmy do drugiej grupy, bo zostało nam jeszcze tylko 15 minut do zakończenia całego spotkania, więc chcemy dać wszystkim szansę podzielenia się. Kto chciałby prezentować z tej drugiej grupy rezultat? Ja proponuję, żeby Ania zaprezentowała, bo ona robiła notatki. No dobrze, chociaż macie wgląd w notatki. No to może ja zacznę w takim razie, a może ty jednak, Rafale. Nie, no ja mogę dopowiedzieć coś tam ewentualnie. Jak będziesz potrzebować, to możesz mi przekazać. Dobra. Więc na początku, jakimi wartościami się wybraliśmy, jakie wartości, którymi chcielibyśmy się kierować, to było to zaufanie, które jakby dzięki któremu mamy poczucie bezpieczeństwa i też istnieje to zaufanie między obydwoma stronami, czyli między i pracodawcą, i pracobiorcą. Druga wartość to byłaby odpowiedzialność. I to właśnie jest odpowiedzialność za podejmowanie decyzji, za takie, teraz mówię, jak to rozumiemy właśnie, że za takie, za ciąg decyzyjny, że jesteśmy za coś odpowiedzialni i że też w trudnych momentach mamy obowiązek maksymalnie łagodzić jakby skutki tego, tych jakby negatywnego wpływu na firmę i na działalność. Tutaj też wyróżniliśmy taką odpowiedzialność godnościową, czyli no po prostu jesteśmy odpowiedzialni za to, że
jakby samym sobą jesteśmy odpowiedzialni za coś, że coś robimy i to jest tak jakby u nas takie postępowanie troszeczkę bardziej honorowe dla nas. No i też ta odpowiedzialność represyjna, gdzie no, po prostu boimy się, bo robimy coś, bierzemy na coś odpowiedzialność, bo boimy się po prostu jakby skutków negatywnych tego postępowania, tak? To jest to jakby negatywna strona odpowiedzialności, której, za którą, którą nie, chce, nie, nie chcemy jakby w naszej firmie wprowadzać. Czyli, że ktoś jest, bierze odpowiedzialność za jakieś, za coś, bo wie, że jeżeli tego nie zrobi, to no to wtedy będzie miał bardzo duże konsekwencje. Bardziej właśnie skupiamy się na tej odpowiedzialności godnościowej, poczucia takiego, poczucia przynależności też do zespołu i to jest motywacja właśnie do bycia odpowiedzialnym za coś. Następnie, jakie tam wartości wyróżniliśmy, to jest poczucie przynależności, czyli takie i współpracy, czyli my, czyli chcemy wspólnie coś, coś zrobić. Następne to jest bezpieczeństwo emocjonalne, czyli że czujemy się bezpiecznie w naszej firmie, nie jesteśmy jakby nie boimy się tego, że ktoś będzie nas jakby szkalował za to, że coś źle zrobiliśmy. Następnie to jest autonomia, następna nasza wartość to jest autonomia w działaniu, właśnie pojmowana jako taka właśnie swoboda działania i wolność w zakresie swoich obowiązków. Jaki wybraliśmy scenariusz? Scenariusz wybraliśmy drugi, jest to branża IT, czyli tam nasza firma to jest 20-osobowa, która zajmuje się przygotowaniem stron internetowych dla innych przedmiotów gospodarczych i szukamy na stanowisko programisty. I tutaj mieliśmy dosyć ciekawą rozmowę na ten temat. Co wypracowaliśmy? Wypracowaliśmy, że jakby ciężko właściwie powiedzieć, co wypracowaliśmy, bo dyskusja była bardzo ciekawa i generalnie skupiliśmy się właśnie na jakby omówieniu jakby wartości, które nam przyświecają przy tym procesie i jak przez te jakby wartości ten proces przeprowadzić. Tutaj jednym z takich punktów, które omówiliśmy, no to było, że właśnie że spotkanie, tutaj Rafał bardzo zwraca uwagę, że jakby ta kwestia biznesowa i spotkania z właścicielem przedsiębiorstwa i ma bardzo duży wpływ jakby na generalnie na całą tą, na cały przebieg rozmowy kwalifikacyjnej. I bliskie spotkanie właśnie jakby w małych firmach często jest tak, że właśnie osoba, która jest właścicielem tej firmy, ma jakby największy na nią wpływ i jest w stanie przekazać jakby też najwięcej o tej firmie. Tutaj był też pomysł, żebyśmy przeprowadzili dzień próbny właśnie w naszej firmie, gdzie osoba, która kandyduje, będzie się mogła lepiej zapoznać z firmą i z osobami, które tam pracują. No i też oczywiście w drugą stronę osoby, które przyjmują takiego kandydata do swojego zespołu, też mogą go poznać i będą miały wpływ na to, czy jakby osoba ta będzie przyjęta do pracy, czy też nie. I feedback, tutaj mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę też i feedback z jednej strony chcielibyśmy, żeby ten feedback był właśnie dany tej osobie po rozmowie kwalifikacyjnej, czy to jest pozytywny feedback, czy też negatywny. Doszliśmy do wniosku, że jest to
jakby bardzo, bardzo ważny element tego procesu, który powoduje, że po prostu kandydat też czuje, wie, dlaczego na przykład nie został przyjęty do firmy, co nie zagrało. Tutaj też mówiliśmy, że to nie musi być jakiś super rozbudowany feedback, wystarczy mail, który będzie na przykład personalizowany, że to nie będzie jakiś automat, że nie, dziękujemy, odpadł pan z rekrutacji, ale będzie to na przykład parę słów właśnie napisane, dlaczego ta rekrutacja no, została oceniona na przykład no, powiedzmy negatywnie przez firmę i ten, wystarczy na przykład czasem powiedzieć, że po prostu znaleźliśmy osobę, która lepiej pasuje do nas. Co jeszcze ważne, że na samym początku chcemy przeprowadzić jakby taką weryfikację wartościową, czy wartości osoby danej są jakby, maczują się z wartościami naszej firmy, co by było takim pierwszym etapem jakby weryfikacji kandydata. Tak, i to myślę, że to, co mniej więcej ustaliliśmy. Jeżeli o coś pominęłam, to Rafale, poproszę. Znaczy ja tylko chciałem wspomnieć, bo to może dla tej drugiej grupy być wartościowe, że ta weryfikacja wartości przebiega na tych dwóch etapach, tych pierwszym, o którym mówiłaś, że jakby wpuszczamy kogoś w dalszą część procesu, a drugie można powiedzieć, że jest w czasie tej rozmowy z właścicielem organizacji, czy też nie wiem, na przykład Marko, to jest taka jedna z firm turkusowych polskich, to oni to mają meeting board member. Nie? Czyli ja rozumiem, że to jest albo prezes, wiceprezes, ktoś tej rangi, niekoniecznie właściciel, nie? Znaczy członek zarządu, można powiedzieć tak. Nie? I tam też przebiega jakiś element, to oczywiście może też być bardzo wartościowe dla tej osoby, która kandyduje, prawda? Bo ona może zadać pytanie takiej osobie, prawda? Może mieć w ogóle cały zestaw pytań, nie? No bo jakby korzysta z tego, że można powiedzieć, dostała się na samą górę, tak? Bo tak na to wygląda, nie? To ja tutaj może jeszcze dorzucę, bo tam czasami podsłuchiwałem w rozmowę w waszym pokoju i od Piotra pojawiło się pytanie, czy w ogóle są jakieś takie narzędzia, mechanizmy, które można wykorzystać do sprawdzenia wartości. I chyba nie udało się wam wrócić do tego. My, jakby antycypując takie pytanie, przygotowaliśmy taką listę metod, narzędzi, które można z powodzeniem wykorzystywać właśnie do badania wartości, więc tutaj na czacie wklejam tą listę i dla Piotra, i dla wszystkich. Dobrze, zostało nam jeszcze kilka minut, zanim formalnie będziemy chcieli zakończyć. Tak na szybko, czy jeszcze jakieś pytania do grupy, w której była właśnie Ania, Rafał i Piotrek? Pytajcie, chętnie odpowiemy. No może się za chwileczkę takie pytanie urodzi. Zanim się już rozejdziemy, to dwa ważne komentarze. Jeden to jest w trakcie tych prezentacji Ala wrzuciła na czacie linka do ankiety. Do wypełnienia której, to jest bardzo krótka, naprawdę zajmuje chyba 2 minuty, no chyba, że ktoś chce się bardzo rozpisać, więc serdecznie zapraszamy do wypełnienia tej ankiety i dania, podzielenia się z nami swoimi obserwacjami, czy też pomysłami, jak moglibyśmy nasze spotkania ulepszyć, tak żeby one jeszcze lepiej nam wszystkim służyły. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest, zwłaszcza dla tych, którzy są po raz pierwszy,
Zawsze po naszym spotkaniu mamy spotkanie tak zwane stolikowe, więc zaraz jak zakończymy tą formalną część tego wydania cyklu, to zapraszamy wszystkich do pozostania na spotkanie stolikowe. Spotkanie stolikowe to jest spotkanie wszystkich osób, które są osobiście zainteresowane współtworzeniem tej przestrzeni turkusowych śniadań w Krakowie. Myśmy zaczęli te spotkania właśnie stolikowe, jeszcze jak spotykaliśmy się fizycznie w Kolanku na Kazimierzu. I ponieważ te spotkania odbywały się faktycznie przy takim okrągłym stole, gdzie wszyscy zasiadaliśmy przy jednym stole, stąd ta nazwa spotkanie stolikowe. I tutaj dodam, że trzeba spełnić tylko jeden warunek, żeby dołączyć do tego spotkania. A tym warunkiem to jest, chcę być częścią tego. Nic poza tym. Więc nawet osoby, które dzisiaj dopiero po raz pierwszy usłyszały o tym, czym jest turkus, a czują taką potrzebę, że chcą się zaangażować i współtworzyć tą przestrzeń, są bardzo mile widziane i serdecznie zapraszamy. To tyle z mojej strony. Ja na tym etapie może zatrzymam już zapis.